Hej, kochani, tu Aleksandra z czytaniem wizyjnym dla Was, które zatytułowałam Czego Cię mają nauczyć ostatnie doświadczenia w Twoim życiu? To, czego doświadczasz obecnie, czy niedawno doświadczyłaś, jaką lekcję masz z tego wyciągnąć? Czego macie to nauczyć? Jaki jest temat przewodni tej nauki? Jakie wnioski powinieneś z tego wyciągnąć, z tych nauk? Od razu mówię, że czytanie będzie nie tylko rozkładowe z kart tarota, ale również wizyjne, więc na początku uprzedzam osoby, które nie znoszą moich wizji, a wiem, że i takowe są, niech po prostu już tego dalej nie oglądają, bo po co mają tracić czas. Także lojalnie uprzedziłam, więc teraz już do rzeczy będę przechodziła do rozkładów. Wybierzcie sobie obiekt, który Was najbardziej przyciąga. Niech podświadomość tutaj zawalczy o odpowiedź na to pytanie, które zostało postawione na początku. Czego mają mnie nauczyć ostatnie doświadczenia w moim życiu? Obiekt numer jeden, kubeczek z miśkami, kubeczek z miśkami, odwrócony. Obiekt numer dwa. Obiekt numer dwa. Papuszka. Obiekt numer trzy. Laleczka wudu. Laleczka wudu. Made in Honduras prawdopodobnie. Obiekt numer jeden. Obiekt numer dwa. Obiekt numer trzy. Jak już tak wszystko leży, to ją też położymy. Ok. Myślę, że wybraliście, tak? Obiekt numer jeden. Kto wybrał kubeczek? Ja tutaj słyszę takie melodia chińskiego języka. Melodia chińskiego języka. Więc sądzę, że to może być przyczynek do tego, żebyście się nauczyli, zrozumieli coś, co jest niezrozumiałe, coś egzotycznego może pojawiło się w waszym życiu, bo chiński język. To, że teraz słyszę łamańce językowe, czyli coś, co sprawia trudności, tak, o co się język łamie, czyli może ktoś na przykład pracuje słowem, gdzieś wygłasza też, jest prelegentem, może wygłasza jakieś przemówienia albo jest wykładowcą na wyższej uczelni, gdzieś głos ktoś zabiera, tak? Tutaj może być taka sytuacja właśnie związana z tym, żeby wyartykułować swoje myśli, idee. I tutaj ten język chiński, melodia chińskiego języka, to może znaczyć, że jedynki mają jakiś taki galimatias też językowy, czegoś, to czego ostatnio doświadczyli, czy doświadczyły jedynki. Może ich nauczyć po prostu radzenia sobie z pewną egzotyką w ich życiu, czy z czymś kulturowo odrębnym, bądź dla innej grupy jedynek to może być, bo tutaj jeszcze słyszę, że wystarczy serca dla wszystkich, czyli tutaj może jest też taki rodzaj właśnie dzielenia się słowem też z drugim człowiekiem. Być może chodzi o to, żeby jedynki swoje genialne, jakieś nowe pomysły, które mają i inspiracje, w końcu przekuły w coś rzeczywistego, tak? W coś rzeczywistego, czyli potrafiły też dostrzec rodzaj prawdy, która kryje się w tych sytuacjach, które ostatnio przeżyły. Ja mam wrażenie, że jedynki mają się nauczyć podejmowania wyzwania, że w ogóle mają problem z podejmowaniem wyzwań. Nie wiem dlaczego, ale tak czuję, więc mówię i powinny po prostu powiedzieć. Czas się zawziąć, pozamykać rozpoczęte sprawy, uszanować też swoje zobowiązania, tak? Uszanować swoje zobowiązania. Tutaj z kart wypadł mi rycerz mieczy, ziemi, przepraszam, rycerz ziemi, czyli ludzi, których ostatnio spotkaliście.
wnieśli do waszego, tak, ci ludzie, którzy ostatnio napotkani w waszym życiu, wnieśli do niego jakiś rodzaj doświadczenia, tematu pod tytułem konfrontacja z lojalnością, oddaniem, uczciwością, tak? Ktoś mógł być nieuczciwy, albo wy byliście nielojalni. Macie się nauczyć, że takiego właśnie poszanowania lojalności. Jeżeli daliście komuś słowo, to należy to z tego słowa dotrzymać, tak? Jeżeli się pokłóciliście, ponieważ tutaj punktem zapalnym była właśnie no nie do końca mówienie sobie prawdy, jakiś rodzaj nieuczciwości, to trzeba by nad tym popracować. Mam wrażenie, że były trudności z komunikacją i trzeba się nauczyć lepiej się komunikować. Teraz mi się tu bardziej klaruje ten chiński język, ta melodia chińskiego języka, to brzmienie chińskiego języka pokazuje mi, że tutaj jest, już wiem, o co chodzi. Trudność z dogadywaniem się z ludźmi. Macie po prostu te ostatnie doświadczenia pokazują wam, że trzeba porządkować swoje myśli i nie zmarnować też dobrych pomysłów, bo tu też widzę, że dobre pomysły trzeba będzie sprzedać poprzez kontakty towarzyskie, nie zaprzepaszczać szans, tak, tu jest powiedziane wam, nie zaprzepaszczaj szansy. Także nauka to jest taka, żeby po prostu tutaj zacząć budować na bazie tych nowych pomysłów, rozpocząć jakieś też może pionierskie badania naukowe dla niektórych, albo coś, co jest bardzo podobne w klimacie, czyli dla tych, którzy się nauką nie zajmują, mają tutaj nauczyć się wprowadzać nowatorskie rozwiązania związane z pracą lub zainteresowaniami. Osoby, które wybrały jedynkę, mają tutaj też taką pewną ambicję, żeby być w centrum zainteresowania, a jeśli nie, to wziąć po prostu znaczy mają jakieś takie plany związane z zawiązywaniem spółek, związków czy coś takiego, tak? Ale żeby móc stworzyć jakiś rodzaj współpracy z kimkolwiek, to tutaj macie wezwanie do lojalności właśnie, do mówienia prawdy. I też wam jest powiedziane, że dobrze by było, żebyście wy właśnie objęli, przepraszam, przywództwo, tak? I to może być przywództwo, słuchajcie, i w rodzinie, i w pracy, i na polu społecznym również, tak? Więc tu macie powiedziane jeszcze, żeby wspomagać się taką, dla osób wierzących oczywiście, wspomagać się modlitwą do swojego anioła stróża, którego zawsze trzeba wzywać wtedy, kiedy potrzebujemy ochrony, albo też, żeby prosić o pomoc właśnie w zakończeniu rozpoczętych spraw. Bo coś zostało porozpoczynane, a nie zostało pozamykane, tak? Zobowiązania zostały jakieś podjęte, natomiast nie wywiązaliście się do końca z nich, albo ktoś w waszym otoczeniu. I to was ma nauczyć też takiego bycia szefem samego dla siebie, dlatego że posiadacie już odpowiednią wiedzę, być może prawdopodobnie, tak, były jakieś doświadczenia właśnie związane z nielojalnością i to po waszej stronie jest jakby inicjatywa. Tu macie powiedziane, że to, czego macie się nauczyć, to umieć poprowadzić swój zespół do obranych celów, tak, wyzwań i działań. Czyli poprowadzenie tego zespołu do celu. Zespół tutaj możecie rozumieć różnie, jako swoją rodzinę, jako zespół w pracy, tak? Ludzi związanych tym samym celem zawodowym. I tu też jest ci powiedziane, że szlifuje się twój autorytet, tak? Dzięki temu też kształtujesz dalej swój charakter, bo nabyty autorytet to jest ten, który zdobywasz dla siebie. To jest ten, który zdobywasz dla siebie. I tutaj sama musisz być przekonany, stuprocentowo musisz być przekonany, że to, co wypracowujesz, czy to, co komuś przyrzekasz, tak, to czy obiecujesz, czy jakieś zobowiązania podejmujesz, to tak naprawdę jest dla ciebie. Ponieważ każde zobowiązanie mimo wszystko zamykać się w jakichś ramach, tak?
w jakieś struktury. Zobowiązanie jest strukturą po prostu. I jeżeli coś obiecałeś, obiecałaś, to teraz trzeba nauczyć się tego słowa dotrzymywać. Co jeszcze? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, bo jeszcze tutaj będę próbowała to doprecyzować. Jeszcze doczytam z książeczki, bo to było tak intuicyjnie. To, co czułam, to powiedziałam. Natomiast to, co jeszcze tutaj w tej talii, co tutaj autor talii ma do powiedzenia na temat rycerza ziemi. Zobaczmy. Tak. Jeśli chodzi o ludzi, ktoś, od kogo oczekujesz, by był lojalny, zaangażowany i niezawodny, to takie masz wezwanie właśnie, żeby kontaktować się z dobrze przeszkolonymi osobami, które wykonują świetną pracę. Poza tym masz zwracać uwagę na detale w sposób staranny i rozważny. Generalnie o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Żeby jakoś spróbować się dogadać z ludźmi o krańcowo różnych poglądach, żeby odbudować motywację. Te trudności komunikacyjne, które się wcześniej pojawiły, mają doprowadzić do tego, do większej motywacji waszej, tak? Macie się nauczyć większej motywacji. I może w tym pomóc też podróż służbowa. Jeżeli takowa jest na horyzoncie, to tutaj jest wam powiedziane, żeby skorzystać. Jeszcze tak uzupełniając, to tutaj też słyszę, że należy nie być agresorem, tak? Czyli ci agresorzy, którzy się pojawiają w waszym otoczeniu, bo nielojalni na przykład ludzie zaczynają was atakować, to wtedy to po prostu ta lekcja ma was nauczyć tego, z kim nie powinniście się wiązać. Z kim nie powinniście się wiązać. Czyli poszukać sobie pomysłów u kogoś innego, a nie u tych osób, które cię atakują, tak? Dlatego, że to, że na twojej drodze pojawia się na przykład ktoś, kto nie spełnia zobowiązań albo cię atakuje w sposób agresywny, to tak naprawdę ta sytuacja oszczędza ci czas. A wiesz dlaczego? Bo ci pokazuje, kim są te osoby, które nie wnoszą wartości do twojego życia. Oszczędzają ci czas, dlatego że już wiesz, że po prostu ucinasz, tak? Kontakt z nimi, znajomość, cokolwiek. Nie chcesz już mieć z nimi nic do czynienia. Także i ta lekcja tutaj jest bardzo pożądana, żeby po prostu nie poruszać się po tym wytyczonym kwadracie przez agresora, tak? Bo agresor ci pokazuje właśnie, w jakich granicach ty masz się poruszać. Ty masz się poruszać. Więc po prostu jest to dla ciebie wskazówka, kim te osoby agresywne towarzyszące ci w drodze do celu, to jest taki bieg właściwie na ostatnich metrach, kim one dla ciebie mogą być, tak? Twoją lekcją jest postawienie tutaj odporu manipulacji, złemu traktowaniu, znowu nielojalności, a także takiej brutalności słownej być może, tak? Cóż jeszcze? Cóż jeszcze? No prawdopodobnie to, co cię spotkało w ostatnim czasie, miało cię w jakiś sposób zablokować. Zablokować twój potencjał, miało cię odwieść od twoich marzeń, jakie się przed tobą rozciągają. Więc tu jest ci powiedziane, że wykorzystaj tę lekcję i szukaj teraz ludzi, z których ust wychodzą słowa mądre. Czyli takie, które cię zachęcają, tak? To są słowa dla ciebie zachęcające. Słowa, które wyrażają szacunek, które cię inspirują do czegoś, sprawiają, że twoje wizje i marzenia nie będą miały granic, a nie, że czyjeś słowa będą cię ograniczały, tak? To jest bardzo istotne. Tutaj jeszcze dociągnę kartę. Tak, i uszanuj swoje zobowiązania, tu w rycerzu ziemi masz jeszcze, czyli tak, szukaj tych ludzi lojalnych, oddanych, uczciwych i miłych, takich jak na tej karcie, tak? Pozamykaj rozpoczęte sprawy,
z ludźmi nielojalnymi i po prostu odwróć się i idź w swoją stronę, oni niech idą w swoją stronę. A swoje zobowiązania uszanuj w ten sposób, że no po prostu trzeba pewne rzeczy pokończyć, ale nie masz, nie musisz na siłę przebywać z kimś, kto gdzieś tam cię ogranicza, tak? Ktoś, kto cię ogranicza, ktoś, kto cię ściąga w dół, ktoś, kto cię nie inspiruje w ogóle. Dobrze, zobaczmy jeszcze. Jaki jest cel tej nauki? Już wiemy, że to jest ta motywacja, tak? Bo wszystko jest motywacją, tak? Chodzi o rozpoczęcie też czegoś nowego, czyli rzeczywiście pozamykania drzwi, rozpoczęcia czegoś nowego, wejście w relacje właśnie z bardziej lojalnymi, miłymi, uczynnymi, oddanymi ludźmi, jak najbardziej. Takie jest zalecenie i tworzenie z nimi takiego wspólnego domu, czyli w relacjach to może być dosłownie spotkanie, ta lekcja ma cię doprowadzić do tego, żeby rozpocząć coś nowego, spotkać jakiegoś człowieka lojalnego, szlachetnego, uczciwego, z którym stworzysz dom, to w relacjach. Natomiast cel tej lekcji też może być taki, jeśli chodzi o kwestie profesji, kwestie zawodowe, żeby stworzyć taką albo firmę rodzinną, albo po prostu też dobrać sobie współpracowników, czy być elementem takiego zespołu, z którym będziemy się czuli jak w domu. Będziemy na tym poziomie, na tym podobnym poziomie intelektualnym i kulturowym prowadzili dyskurs, tak? To jest bardzo ważne. Ok, jeszcze z wyroczni wizji wyciągniemy jedną kartę, bo tu jeszcze słyszę, że takie, że tu może być jakieś takie pozbieranie myśli i trzeba będzie po prostu, rozpoczynając jakiś nowy projekt, właśnie taki ten, i udomowienie tego projektu, to co zresztą jest celem, to tutaj jest powiedziane, że czas, ale to tak, już wiem, że trzeba po prostu nadać temu wartość liczbową, tak słyszę, czyli chodzi tutaj, czy to będzie związek osobisty czy profesjonalny, jest powiedziane jedynką, że trzeba będzie z tej lekcji, tę lekcję odnieść do takiego wymiaru materialistycznego, tak? Nadać wartość liczbową, czyli chodzi o to, żeby jakiś taki był wyraźny ciężar wartości, tak? Czyli jakieś wartościowanie, czyli albo konkretny kształt słyszę, wartość liczbową, czyli prawdopodobnie będzie chodziło o to, żeby właśnie w jakimś konkretnym terminie tutaj zakończyć projekt, żeby móc iść dalej. Druga opcja jest taka, że nadać też wartość ludziom, których spotykamy, czyli postawić jasno granice, tak? Granice różnego rodzaju wchodzenia w różne znajomości, żeby... A jeszcze jest taka opcja, że dla tych, którzy żyją właśnie w tym świecie biznesu, to tutaj słyszę taki biznes informacyjny, tak? Aha, czyli ta wartość liczbowa to wartość handlowa, czyli chodzi o to, że sprzedajecie na przykład albo swoje słowa, bo publikujecie coś, albo rzeczy, tak? Jakieś dobra, usługi, które można wyrazić liczbami, które mają wartość liczbową, tutaj cały czas tak to słyszę, o to chodzi, żeby się nie dowartościowywać, czyli nie sprzedawać się za darmo, nie sprzedawać się po zbyt niskiej cenie, tylko żądać odpowiedniej ceny, tak? W relacji jakość, cena, żeby ta cena czegokolwiek, tak? Bo wszystko ma swoją cenę, jak wiecie. Żeby była adekwatna do jakości tego, co proponujecie. Bo możecie mieć wrażenie, że jesteście gdzieś tam niedowartościowani. Dobra, jeszcze karta wizyjna. Tutaj mamy 44, czyli jak najbardziej tutaj jesteście w materii, w ósemeczce. Tak, i pierwsza karta rycerza ziemi i tutaj te następne mi mówią też o jakimś takim właśnie i dom, prawda? Tu jest dużo materii dla jedynek, dużo materii. 44 też daje 8 razem, czyli
Jak najbardziej w odniesieniu do materii, czyli pamiętajcie, cena adekwatna do jakości, tak? Ja mam wrażenie, że prezentujecie wysoką jakość, natomiast do tej pory wyceniano Was samych albo Wasze usługi, które świadczyliście, albo dobra, towary, które sprzedawaliście, tak? Gdzieś to wszystko było źle oszacowane, niedoszacowane. Ja tu słyszę niedoszacowane, to było niedoszacowane. Zabrakło też jakiegoś wspólnego celu, bo tutaj to, czego macie się nauczyć, to właśnie wytwarzania też harmonii między sobą a innymi ludźmi, żeby osiągać wspólny cel. Tym wspólnym celem jest właśnie ten dom, tak? Ten dom jest wspólnym celem. Czyli znowu jest wartość, zobaczcie, znowu powtarza mi się tutaj to hasło, wartość liczbowa, czy w ogóle wartość. Chodzi o to, żeby dzielić wartość jednej osoby z innymi. I tutaj nawet nie chodzi tyle o miłość, tylko wiecie o co? O bardziej o to, że o takie wzajemne wspierające się sojusze. Wzajemnie wspierające się sojusze. Oczywiście mogą dotyczyć miłości, ale tak naprawdę jeśli nie ma tego wzajemnego wsparcia w związku dwojga ludzi, czy większej ilości, tak, większej grupie, to wtedy nie osiąga się wspólnych i osobistych celów, prawda? Partnerzy muszą uznać zależność też od siebie nawzajem, żeby osiągnąć wspólne i osobiste cele. I to jest właśnie tutaj, bardzo jest podkreślone w tej karcie poczucie przynależności. Ale poczucie przynależności wymaga też lojalności, więc prawdopodobnie ta nielojalność, z którą się spotkaliście w swoich ostatnich, ostatnim takim życiowym doświadczeniu, ma Wam pokazać, że możecie ruszyć we wspólnym kierunku i ze wspólnym celem tylko z osobami, które z takimi przyjaciółmi, tak, czy z grupą przyjaciół, z którymi będziecie dzielić wspólne idee. To jest po prostu bardzo to jest konieczne, tak, żeby się czuć jak w domu. Dokładnie to jest tak powiedziane, żeby się czuć jak w domu z tymi ludźmi, tak? Tu spotykacie tych ludzi, zaczynacie coś nowego w tym nowym projektem, tutaj wyraźnie widać, ale żeby zacząć coś nowego, to wcześniej pozamykać rozpoczęte sprawy, dalej idziecie w nowe, spotykacie tych odpowiednich ludzi, lojalnych i oddanych, tworzycie z nimi dom, jakkolwiek by nie był ten dom rozumiany, te doświadczenia, które miały miejsce w Waszym życiu dotąd, mają po prostu przygotować grunt dla silnej bliskości z innymi. Przygotowują grunt do tego, żebyście spotkali właściwe osoby pod taką zwaną gotowość dusz, czyli dwie czy większa ilość tych dusz, tak, podobnych do siebie, łączą się ze sobą. Dlatego, że są to istoty świadome, których kierunek działania jest podobny. Tempo tego działania, myślenia, tak, też jest podobne. I tutaj masz powiedziane jeszcze, że droga, którą szedłeś do tej pory, to była najlepsza ścieżka dla Ciebie. Że po prostu nie było innego wyjścia, tak? Że w zasadzie, znaczy zawsze jakieś wyjście jest oczywiście, natomiast nie bez powodu znalazłeś się na tej ścieżce i nie bez powodu spotkałeś się być może właśnie z tym niedoszacowaniem Twojej wartości, z tą nielojalnością, z brakiem oddania. Poprzerabiałeś te wszystkie lekcje, czy jeszcze je przerabiasz, po to właśnie, żeby dotrzeć do tego domu, łatwiej też Ci będzie rozpoznać tych lojalnych ludzi, którzy staną na Twojej drodze, dlatego że już wiesz, jak rozpoznawać tych, którzy Ci szkodzą, bo już bardzo dobrze ich poznałaś, tak? Tu jest Ci powiedziane, że to będzie dla Ciebie bardzo duża zmiana. Bardzo duża zmiana i też tutaj słyszę, że wpadnie dużo światła, czyli zdecydujesz się wejść na strych, jest tutaj Ci powiedziane. Co to znaczy? No zdecydujesz się wejść na strych. Strych jest najwyżej, tak? Jest wysoko. W tej górnej... górnym, tym w górnych partiach domostwa, tak? Tu jest ten strych, zobacz.
już ze strychu to tutaj wyżej to już tylko jest niebo i księżyc, tak? Czyli jest ci tutaj powiedziane właśnie, że sięgniesz bardzo wysoko po swoje cele, otaczając się oddanymi, miłymi, lojalnymi ludźmi, którzy będą do ciebie pasowali. I właśnie to wszystko, co do tej pory przeżyłeś, te doświadczenia życiowe, właśnie miały cię tego nauczyć, umiejętności rozpoznawania ludzkiej wartości po prostu. Okej. Teraz dwójeczki. Kto wybrał dwójki? Dwójkę. Karty będę musiała przetasować. Tutaj mam trzy talie kart w tej chwili, a nawet chyba więcej. Dobra, papuga 22. Tutaj słyszę coś takiego, że zamów portret i nawet jeżeli się nie spodoba się tobie, bo artysta nie namaluje tego, jak pokazując, na przykład eksponując negatywne cechy twojej osoby, uwydatniając cechy ujemne, które w portrecie będą widoczne, to jest powiedziane, że dobrze, dlatego że wtedy. Bo to nie ma być dzieło sztuki. Ty masz zamówić portret po to, żeby zobaczyć siebie w negatywie, żeby zapanować nad swoim ego. Aha, no to jest sprawa już bardzo jasna i oczywista. Ego, tutaj ego, tak? Walka z ego. To, co cię spotkało, to ma po prostu zniwelować twoje ego. Ego, które wciąż się jeszcze do ciebie dobija i po prostu przez to ego ja mam wrażenie, że dużo, dużo w życiu straciłaś, tak? Czy się ze mną zgadzasz, czy nie? To tutaj jeszcze. A, widzisz, tu jeszcze masz powiedziane coś takiego, że właśnie to ego, tak? To jest właśnie twoja motywacja. To, że po prostu tobie się wydawało, ja tak teraz słyszę, że ty jesteś takim wybitnym dziełem o wielkiej sile przekazu, o wielkiej wartości. A teraz ten portret, który zamówiłeś, te twoje doświadczenia, o, tak to widzę, te twoje doświadczenia, przez które przeszedłeś, to był ten zamówiony portret, żeby pokazać ci w negatywie. Rozumiesz tych ludzi, których spotykałeś, to czego doświadczałeś w pracy, w rodzinie, gdziekolwiek, jakkolwiek. To zobaczyłeś swoją twarz, ale to znaczy, że zobaczyłeś, o to też słyszę, tak, to tak jakbyś napisał książkę pod koniec swojego życia. Czyli masz teraz to zbilansować wszystko, całą tą swoją historię życia, zrobić taki bilans właśnie 40-latka, tak tu słyszę, i nie wybierać śmierci. Jest ci powiedziane, nie wybieraj śmierci, nie pogrążaj się w melancholii, tylko po prostu dowiedz się, kim naprawdę jesteś, tak? Dlaczego to ego tyle w twoim życiu zniszczyło, co one spowodowało, dlaczego tak się działo. Zaraz jeszcze zobaczymy w kartach, z czym to ego jest związane, bo ja myślę, że tutaj jest po prostu walka z samym sobą troszeczkę też, żeby być może zbyt łatwo się obrażasz, wpadasz w złość, a to wszystko może być też spowodowane tym, takim zachwianiem własnego wyobrażenia na swój temat. Tak, masz tutaj wezwanie do przebudzenia. Cokolwiek by nie było, związane właśnie z tym twoim wybujałym ego, bo no niestety przykro mi, ale mówię to, co widzę, to. O, zobacz, jeszcze papuga ci się pojawiła nie bez powodu tutaj. Przy tym czytaniu. Zupełnie tego tutaj nie wiązałam ze sobą, ale teraz już widzę synchroniczność, widzę po prostu. Papuga to też jest taka, wiecie, taka, co powtarza, taka, żeby właśnie ją czegoś nauczyć, żeby ona, na przykład nauczymy ją mówić, że powiedz mi, że to jest takie nasze zwierciadełko, tak? Powiedz przecież, że jestem najpiękniejszy w świecie, a ona mówi, jestem najpiękniejszy w świecie, tak? Tak, papuga, która powtarza, która potwierdza. W waszym otoczeniu może też były takie papugi, albo wy takimi osobami byliście, że tak potwierdzałyście, tak? Czyli zdanie, żeby się komuś przypodobać, być może, że ktoś na przykład odrzucał wasze zdanie, i nie mieliście tutaj takiej wolności w artykułowaniu swoich treści, z głębi swojej duszy, tak? To, czego naprawdę chcecie, do czego naprawdę dążycie, tak? Co jest waszym celem życiowym. A tak gdzieś w powietrzu kijkiem rysowaliście jakiś okrąg, a potem mówiliście boli, 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 boli. No boli, pewnie, że boli.
Po co to wszystko było? Do przebudzenia się. Archanioł Gabriel wam pomoże. Tu jest powiedziane. Dla osób wierzących można się modlić do Archanioła Gabriela i prosić go na to właśnie, o to, żeby pozwolił wam spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, tak? Możecie mieć wrażenie tymczasowego zastoju, ale to nieistotne w tej chwili. To jest cel. Cel sam w sobie, ten tymczasowy zastój. A po co? Dlatego, żebyście właśnie przyjrzeli się w tym lustrze, żebyście zobaczyli swój prawdziwy obraz i żebyście byli sobą. To jest wezwanie do tego, żeby być sobą. Nie naśladować nikogo, bo papuga to jest naśladownictwo, to jest powtarzanie. Więc tu ta lekcja ma was nauczyć tego, żeby być sobą i nikogo, niczego nie naśladować, tak? Nie naśladować, to nie jest do niczego potrzebne. Jeszcze tutaj doprecyzuję, zobaczę, co książeczka na ten temat. Przebudzenie. Co my tu mamy w przebudzeniu? Nadszedł czas na zrewidowanie twoich planów. Musisz spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, zapytać siebie, czy to możliwe, że zupełnie nowe podejście przyniesie lepsze rezultaty? Tak. Tak. Może ci się wydawać, że wydarzenia w twoim życiu obecnie charakteryzuje zastój. Ale możesz mi wierzyć, że jest to stan przejściowy. Wykorzystaj dodatkowy, uzyskany w ten sposób czas do ponownego przemyślenia swoich strategii. Być może będziesz musiał wyjść poza przyjęte przez siebie normy i oddzielić się od nurtu, w którym aktualnie przebywasz. Tylko w ten sposób możesz wyodrębnić swoje unikalne przekonania i postawy. To jest również dobry moment, by być szczodrym w rozdawaniu swojego czasu, uwagi i upominków. Wszystko to powróci do ciebie zwielokrotnione. Wszechświat ci to gwarantuje. Tu masz jakiś rodzaj objawienia w tej karcie. Objawienia takiego, że też nie musisz nikomu przytakiwać czy prosić o aprobatę, tak? Żeby zasłużyć na szacunek. Natomiast jeżeli nikomu się też nie musisz przypodlebiać, chodzi o to, żeby też bezinteresownie dawać i otrzymywać. Tu jest jednak potrzeba zachowania takiej jedności, bycia ze sobą w jedności, tak? Archanioł Gabriel tutaj na tej karcie pomaga w przyciągnięciu takiej postawy miłości, czyli żeby mówić, myśleć i działać wyłącznie w oparciu o miłość, tak? Dzięki temu inne osoby, które do ciebie przyciągnie, będą wykazywały dokładnie też takie same cechy, tak? Będzie tu taki rodzaj właśnie spójności, jedności, zarówno w sferze myśli, mowy i uczynków, tak? To jest bardzo, bardzo istotne w tym procesie przebudzenia. Ty masz po prostu za zadanie przebudzić się, wyjść z zastoju, który jest w twoim życiu, a ten zastój jest spowodowany no, jakimś właśnie albo naśladownictwem, albo brakiem po prostu swojego zdania na określony temat, albo niemożnością wyartykułowania tego swojego zdania, czy przelania słów na papier, czy zrealizowania jakiejś idei na gruncie materii. Tu jest właśnie jakiś taki problem z tym związany, jakieś blokady. I to wszystko, tu jest ci też powiedziane, że sam nie musisz szukać okazji. Te okazje będą napływały. Będą napływały, tu będzie dużo takich po tym przebudzeniu, które niewątpliwie nastąpi. Generalnie jest ci ono pisane. Masz tutaj powiedziane, że będą napływały, tak? Widzę to taki napływ takich własnych zasad też. Może brakowało ci własnych zasad. Te zasady, które uznawałeś za swoje, czy wartości, nie były twoje. To nie były twoje wartości, twoje zasady, tylko nie miały swojej własnej grawitacji. O, właśnie, tak słyszę, że twoje zasady, twoje wartości nie miały własnej grawitacji. Naprawdę one ci ciążyły, dosłownie, ale dlatego, że to nie były twoje, tak? To było coś zapożyczone od kogoś. Albo od mamusi, od tatusia, od przyjaciółki, przyjaciela. Gdzieś po prostu nasiąknąłeś takim
takimi wartościami rodzinnymi czy ogólnospołecznymi, a czułaś, że one nie są twoje, tak? Że one nie są twoje. Że to tak cię rozbujało między skrajnościami. Tak wpadałeś w skrajności. Z jednej w drugą, z jednej w drugą, tak? I to dotyczyło w zasadzie wszystkich dziedzin twojego życia. I teraz jest ci powiedziane, że ty to zrozumiesz. Właściwie ty to już rozumiesz. I to, co precyzyjnie zostało zbudowane, najprawdopodobniej runie. I ty się musisz po prostu przebudzić, tak? Ty musisz zmienić perspektywę, spojrzeć na te sprawy właśnie z innej perspektywy. Jeszcze zobaczymy z innej talii, jaki jest cel tych żyć. Tak, być sobą. Osoba główna to jest ta, wokół której wszystko się kręci, czyli ty po prostu masz odzyskać swoją tożsamość, znaleźć swoje własne wartości, to kim ty naprawdę jesteś. Ty masz się tego dowiedzieć, żeby móc się realizować na wszystkich życiowych planach, tak? To jest to najważniejsze, to jest właśnie to. Jeszcze zobaczymy z ostatniej talii kart, takie przesłanie już ogólne dla dwójek. Tak. Mam tu kolejne potwierdzenie. To jest niesamowite, jak te wszystkie karty ze sobą współpracują. Trzy różne talie, a dokładnie to samo. Nawet ta papuga do tego wszystkiego się dopasowała. Tożsamość. To jest karta tożsamości, słuchaj. Znowu masz powiedziane, masz się samozanalizować po to, żeby siebie poznać, bo z tym jest problem tutaj widać duży, tak? To jest nakładanie masek, to jest zakopywanie skarbów tej swojej tożsamości. I to trzeba odkopać. Tutaj masz powiedziane, że trzymasz sobie ten odbity obraz, nosisz tutaj różne maski, fałszywie coś odzwierciedlasz, nie ma tutaj szczerego sportretowania, po prostu są niezliczone wersje ciebie i żadna nie jest tobą. No widzisz, wcześniej ci mówiłam o tym portrecie, nie? To jest niesamowite. I tutaj masz refleksję własnych ja. Tak jak te lalki matrioszki na obrazku, tak? Te rosyjskie lalki, proszę. Jedna w drugiej, druga w trzeciej, trzecia w czwartej i tak dalej. Otóż jest tu ci powiedziane, że koniec z tymi maskami, tak? Koniec tego występu na scenie. Tutaj chodzi o to, że nie kontroluj już tego swojego życia. Nie kontroluj i jednocześnie uwolnij się od zewnętrznych wpływów. Bo te zewnętrzne wpływy, ta rodzina, to twoje otoczenie czy środowisko zawodowe prowokują twoje negatywne stany emocjonalne. Pamiętaj, żeby maski ciebie nie wybierały, tak? W momentach twojej bezbronności. Ty po prostu masz realizować swoje życiowe cele będąc sobą, będąc w swojej prawdzie. Okej? Okay? Ciekawe, muszę przyznać, bardzo. I trójeczki. Laleczka wudu. Trochę mnie to... O, przepraszam, napiję się, bo mnie energetycznie strasznie to męczy. Tu jest, słyszę także jakiś mnich, jakieś czary mary, coś takiego, jakiś rodzaj, zaraz, za dużo, poczekajcie, bo mnie jakaś natrętna mucha tutaj mi się tak, a tak, coś tu takiego jest, że właśnie jakieś zwątpienie tutaj mogło się pojawić spowodowane natręctwem, takim rodzajem kompulsywnych zachowań, wciąż powtarzania tych samych czynności, tych samych błędów, o! Tych samych błędów, noszenia tych samych bagaży. No w końcu, dzięki za podpowiedź. Tak, tak, powtarzanie wciąż tych samych błędów, noszenia wciąż tych samych bagaży. A tu słyszę tak, że w ogóle żegnaliście się z tym już kilka miesięcy temu, tak, kilka miesięcy temu się z tym żegnaliście i po prostu gdzieś to wciągnęło was w jakiś rodzaj takiego
szaleństwa wręcz, tak? Czy nawet rozpaczy. Takie skrajne sytuacje tutaj widzę bardzo. Gdzieś te bagaże, to na głowie też niesie bagaż. Aż wam głowa prawie eksploduje od tego ciężaru. To jest też ciężar, słyszę, intelektualny. On nie jest fizyczny. To w sensie fizycznym wy tam nic nie tarmosicie. Żadnych bagaży. Ciężar taki intelektualny albo duchowy, tak? I jest tu ci, słyszę, powiedziane, masz przerwać grę. Przerwij grę. I jak przerwiesz grę, to nie martw się. Nie stracisz żadnego gracza. Nie stracisz żadnego gracza. Boże, o co tu chodzi? Czasem tego nie ogarniam, no ale dobra. Aha. Jakiś rodzaj godności też tutaj słyszę i chodzi o to, żeby jak najwięcej się nauczyć. I chociaż ten ciężar intelektualny, bo to rzeczywiście może być ciężar intelektualny, czyli nadmiar jakiejś wiedzy, być może ostatnio musieliście, nie wiem, przejść przez jakiś, nie wiem, zwiększony wysiłek intelektualny związany z nauką, ze zdawaniem egzaminów, z czymś takim. To tu jest ci powiedziane, że tutaj chodzi o to, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki, żeby nie pozostać osobą przeciętną, tylko gdzieś się wybić, tak? Gdzieś się pokazać i pokazać też swój schemat myślowy, dlatego że on będzie bardzo atrakcyjny dla otoczenia. O, ten sposób. Dobra, no doprecyzujemy, bo ja słyszę jedno, tutaj zaczynam już widzieć zupełnie coś innego, zaraz zobaczymy w kartach. Czego wasz te przeszłe doświadczenia miały nauczyć, tak? Jaki rodzaj lekcji z tego płynie dla was? Siódemka powietrza. No ja takie właśnie mam wrażenie, nadmiar właśnie tych jakiś ciężar, tak? Tak jak ta laleczka tutaj ma na głowie. Ciężar intelektualny, ciężar duchowy, jakiś taki rodzaj obciążeń, dużego wysiłku, może za dużo myśli na jakiś temat. Ale jest ci powiedziane, że właśnie przerwij tę grę myślową po to, bo tu masz siódemkę powietrza, czyli konieczność zrewidowania swoich planów, mój drogi, moja droga. Dlaczego? Bo w tej siódemce mieczy jest taka sytuacja obciążenia, takiej utraty energii, to jest taka też sytuacja, kiedy czujesz się obrabowana, tak? Coś ci się wykrada, coś ci się zabiera, czyli w twoim otoczeniu mogą być też takie osoby, czy były, które cię ograbiły właśnie z emocji, z uczuć, i one właśnie spowodowały ten nadmiar, natłok myśli w twojej głowie, nie do wytrzymania wręcz. To jest ci jeszcze powiedziane, że zachowujesz taką kamienną twarz, nie pokazujesz po sobie uczuć i emocji, a w tobie aż się kotłuje, tak? Dzieje się więcej niż widać w tobie, dzieje się więcej niż widać. To był nie najlepszy moment w twoim życiu, właściwie nie najlepszy kilka miesięcy, bo ty już tę grę chciałaś przerwać, czy chciałeś kilka miesięcy temu, ale tak się zbierasz i coś nie do końca wychodzi, tak? Zobaczmy jeszcze, co oznacza w tej talii siódemka powietrza. Bo zwykle w karcie Tarota to jest właśnie karta złodzieja, kogoś, kto nam zabrał praktycznie wszystko. Emocje, myśli, uczucia, energię, wykorzystał nas w jakiś sposób, tak? Manipulował nami. I tutaj właśnie widzę taki szerszy kontekst jakiejś manipulacji, tak? Manipulacji, która doprowadziła ci właśnie do tego natłoku myśli. Czego macie to nauczyć ta sytuacja? Zrewidowania planów to po pierwsze i tego, żebyś przestał robić to, czym się aktualnie zajmujesz. O co chodzi? Dokładnie przyjrzyj się prawdzie kryjącej się za tą sytuacją. Niewykluczone, że twoje działania nacechowane są znaczącymi przeoczeniami
lub oparte są na niewłaściwych założeniach. Otóż to, bo widzisz, trójkotu, jeszcze masz taką sytuację samooszukiwania się, tak? Mogłeś się sam oszukiwać, ponieważ niewłaściwie założyłeś, że na przykład ktoś darzy cię uczuciem, że jakiś projekt jest sensowny, tak? Mimo to, że jednak tam były jakieś przeoczenia. Nie miałeś wszystkich informacji na jakiś temat. I gdzieś tam oczy pozamykałeś, uszy zatkałeś, nie słuchałeś, nie widziałeś. Obiektywnie przeanalizuj swoje plany. Możesz zasięgnąć konsultacji eksperta, który wskaże Ci niezbędne modyfikacje. Być może właśnie do tego jesteś nakłaniany, tak? Żeby też bardziej profesjonalnie działać. Ćwicz dostrzeganie detali. Unikaj niedbalstwa. Przeanalizuj krok po kroku swoje posunięcia. Widzicie, tu też chodzi o taką większą uważność w życiu, o takie niedziałanie po prostu na oślep, tylko większą rozwagę. Być może jest zbyt wcześnie, byś poszedł naprzód, a może zwlekasz tym zbyt długo i za chwilę przeoczysz doskonały moment. No to właśnie to, co było w wizji, słuchajcie. To było w wizji, tak? Żeby nie zwlekać, bo kilka miesięcy temu już można było to zrobić. I teraz jest ostatni dzwonek do tego, uwaga, nie przeocz momentu, bo ten moment teraz właśnie jest doskonały, więc już nie zwlekaj, już nie zwlekaj. Czegokolwiek by sprawa nie dotyczyła, to moment jest doskonały. Rozważ, czy ktoś związany z tą sytuacją nie ma przypadkiem innych celów niż ty. Jeśli różnicie się, tak, za bardzo, czy to w związku, czy w profesji, po prostu w jakiejś spółce, jakiejkolwiek. Jeśli te cele są aż tak diametralnie rozbieżne, to tutaj jest Ci powiedziane, że trzeba samotności po prostu. Praca lub życie w samotności. To, co Cię dotknęło, to mogły być różne rzeczy. To mogły być właśnie krępujące sekrety, to mogło być unikanie odpowiedzialności, manipulacja, kradzież, tak? Najróżniejsze negatywne sprawy. I tutaj jest Ci teraz zalecana działanie w pojedynkę i takie i przemyślenie sprawy w samotności. Tu widzę na horyzoncie później redukcję do szóstki powietrza, czyli sprawy będą szły ku lepszemu. Ta trudna sytuacja się zakończy, ale trzeba będzie odejść. Odejść od czegoś. Jaki jest cel tej lekcji? No tak, to jest Twoja długa podróż. Ja myślę, że to nawet nie kilka miesięcy, tylko to już trwa kilka lat. To już nawet może trwać kilka lat. Proces wychodzenia z czegoś, gdzieś utknęłaś, trójko, najwyraźniej. Bo tu masz pokazane właśnie, że ten proces wychodzenia z czegoś, dostrzeżenie tego celu swojego już trwa naprawdę dosyć długo. Dlaczego tak długo, tak? To już Ty chyba wiesz najlepiej, dlaczego tak długo. Ja myślę dlatego, że tutaj naprawdę ta perswazja w Twoim otoczeniu, ten rodzaj manipulacji był bardzo, bardzo silny, taki aż tak bardzo drenujący, że Ty nie miałeś siły na to, żeby podjąć decyzję o tym, żeby po prostu sobie powiedzieć, ta droga dobiegła już końca. Ta droga dobiegła już końca. Tutaj jest pielgrzym na tej karcie z kijem. Tak? Pielgrzymujący człowiek. Jest drewniany krzyż. Tak możesz się czuć, tak się czułeś, że niesiesz ten krzyż. Ale już nie musisz nieść tego krzyża. Zobacz, ten krzyż, ta podróż się kończy. Ten krzyż już nie jest na Twoim grzbiecie, tylko jest na szczycie góry. Tak? Na szczycie góry. Ty już nie musisz nieść tego krzyża. O co chodzi? O co chodzi? Tutaj chodzi o to, żeby po prostu widzisz, żebyś pozostała wierna sobie i swojemu zamierzeniu, tak? Tu jest Ci powiedziane, że to, że wybrałeś dłuższą drogę, bo tu widać, że ta droga była dłuższa, to była może nawet droga przez mękę.
Ona miała w tobie wykuć taką stałość i wierność. Stałość, tak? Dla innej grupy trójek to jest też droga duchowa. Czyli chodzi o to, że te wszystkie problemy w twoim życiu miały cię wypróbować. Miały cię wypróbować. Czy ty po krótkim czasie wszystko zarzucisz i poświęcisz się czemuś nowemu, czy nie? Czy wytrwasz, tak? Czy wytrwasz w czymś? I tu też masz powiedziane, że testowana była twoja cierpliwość i chodziło o to, żebyś po prostu nauczyła docierać do upragnionego celu. Teraz po prostu jesteś już jak ten taki oszlifowany diament. Odbyłeś długą podróż i możesz już ten swój krzyż zrzucić, tak? Jest tu ci powiedziane, że w ciągu 2 lat, najbliższych 2 lat, odwróci się wszystko to, co było w negatywie 2 lata temu. 2 lata temu. To teraz w ciągu najbliższych 2 lat sprawy twoje nabierzą rozpędu i wyjdziesz z różnych negatywów, albo z choroby, albo z jakiejś innej niekorzystnej sytuacji życiowej. Ok, jeszcze przesłanie. Tak, to jest droga pielgrzyma, który niesie ciężar, duży ciężar. Bardzo go to obciąża. Nauczył się wytrwałości, cierpliwości, ale tak jak mówię, to, co przeżył, to w ciągu tych najbliższych 2 lat to wszystko ma szansę zmienić się w wartość dodaną. Tak, koniec cyklu, dziewiątka. Wasz cykl tej męki się kończy, zdecydowanie. To jest bardzo pocieszające. W tej sytuacji, bo widzę, że wam było bardzo trudno. Ja to widzę, a nawet to czuję, że było bardzo, bardzo trudno. Zabrakło szczęśliwego życia rodzinnego, zabrakło być może bezpieczeństwa finansowego. A teraz gdzieś tak będziesz już powolutku odnajdywał magię w takich drobnostkach najpierw, codziennych drobnostkach, a później w coraz większych rzeczach, w coraz większych celach. Te cele będą coraz większe, coraz lepsze, tak? Bardziej wyśrubowane. Co tu jeszcze jest ci powiedziane w tej dziewiątce? Bo tutaj mamy tak kobietę właśnie zamkniętą w tym kole. Koło jest zawsze takim cyklem, tak? Pokazuje, tak jak w karcie świat, czy w kole fortuny. Raz na górze, raz na dole, zamykanie czegoś, zaczynanie czegoś innego. Zobaczcie, ta karta dokładnie wiecie, jak się nazywa? Dźwiganie ciężaru innych. Laleczka dźwiga. Tu mieliśmy jakąś realizację też nie swoich spraw, nie swoich planów do końca. Długa podróż, pielgrzym też z ciężarem, z tym krzyżem, którego się w końcu pozbywa. I tu jeszcze dodatkowo dźwiganie ciężaru innych, nie swoich, innych. Ale jest też rodzaj wsparcia. Możesz liczyć na wsparcie, trójko. Tu jest ci powiedziane, że teraz następuje zwrot w twoim życiu. Kończy się cykl, który polegał na dźwiganiu ciężaru innych ludzi. Miało cię to nauczyć wytrwałości, cierpliwości i tego, że ty też masz prawo, by cię wspierano. Teraz tobie będzie oferowana siła i wsparcie. Nie musisz już dźwigać brzemienia w imieniu innych. Możesz liczyć na wsparcie moralne, emocjonalne, fizyczne bądź finansowe. Właśnie dlatego, że potrafiłaś, trójko, oferować swoje ramiona, aby unieść ciężar. Nadstawiałaś ucho, aby podzielić się żalem. I teraz ci to zostanie zwrócone. Po prostu teraz na zasadzie bilansu, bo dziewiątka to też jest bilans, żeby wyrównać ten rachunek
zostanie ci zwrócony. Na tej karcie błazen oferuje swoje ramiona, na których może prezentować się dziewczyna. Co to znaczy? Ktoś teraz ciebie poniesie. Teraz ciebie ktoś poniesie. Zobacz. Teraz ciebie ktoś poniesie. Poza tym zobacz, jaką pozycję tu przyjmujesz, tak? Nie jesteś gdzieś tutaj porzucona na ziemi, tylko zajmujesz pozycję wysoką, czyli to jest też podnoszenie na duchu, tak? Podnoszenie na duchu. Inna lekcja, jaka płynie tutaj w tym przekazie, z tego przekazu, jest taka, że być może to właśnie ty doświadczyłeś jakiegoś takiego, może już doświadczyłeś tego wsparcia i uważasz, że dobrze byłoby podnosić innych na duchu, ale ja nie sądzę. Ja tutaj widzę ciebie na pozycji osoby, która niosła to brzemię. Zdecydowanie. Ale jest tu też powiedziane, że teraz uwaga widowni skupia się na tobie. Tak. Ten dar dobroczynności zostanie ci zwrócony, bo twój trud był szlachetny. Twój trud był szlachetny. I czas po prostu na uznanie. Na uznanie za ten twój wkład. Za to, że też stale pozostawałaś w cieniu, pozostawałeś w cieniu. No więc właśnie, teraz czeka cię wyjście zza kulis, tak bym to określiła. Zostaniesz zauważony, zauważona. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to również. Gdzieś ta twoja podrzędność, ten twój wysiłek się oddala. To jest też droga, poprzez tą długą podróż wiele się nauczyłeś, tak? Twoje kompetencje też wzrosły, więc też masz szansę na awans, jeśli chodzi o sferę zawodową. Oczywiście, że tak. Tu jest też zapowiedź tego. No myślę, że tutaj czytanie dla trójek było takie najcięższe, ale tu znowu widzę, że tu będzie odnajdywanie właśnie jakiejś takiej magii w codzienności. Ja myślę, że trójki miały tutaj ciężkie przejścia bardzo. Dokonały być może też jakiegoś niemądrego wyboru w przeszłości. Ale tak naprawdę, no tak, wybór mógł być niemądry, ale lekcja z tego płynąca jest taka, żeby po prostu... ta sytuacja też pokazuje ci, jakie były motywy tych osób, tak? Nauczyłeś się wiele, nauczyłaś się o życiu wiele, o ludziach. Przede wszystkim tego, że no tak mi się wydaje, że niektóre z was wpadły w sidła miłości tak zwanej. O, tak, tutaj mi się to pokazuje też. Że jakieś małżeństwo było nie do końca tym właściwym. I że teraz jest właśnie potrzeba zrównoważenia tych emocji. Ale tu też masz powiedziane, że dostaniesz takie zaproszenia na spotkanie z ludźmi, z tymi dobrymi ludźmi, tymi właściwymi ludźmi, tak? Ale tu jest też karta zakończeń, bo długa podróż dobiega końca i tutaj w dziewiątce się kończy i teraz to ty masz być poniesiona, to ty masz być uniesiona i to ty masz być uleczona w tej sytuacji, okej? Dobrze. Aha, bo tu jeszcze tak, dobra, jeszcze powiem to, co słyszę na koniec, bo być może to komuś może pomóc, tak? Tu słyszę coś takiego, że po prostu jesteście jak taki wypełniony test. Że też zatraciliście poczucie humoru, tak słyszę. Aha, i jakiś rodzaj uwięzienia był, ale jest tak, uspokojone wody. Następuje uspokojenie, czyli wszystko dobrze będzie. Będzie dobrze. To wszystko, moi drodzy. Kończymy przekaz. Życzę dużo dobrego. Trzymajcie się, pa, pa.